Miecz. Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was powitać w ostatnim, finałowym, definitywnym już odcinku z gry Star Wars LEGO, znaczy LEGO Star Wars Przebudzenie Mocy na PlayStation 4 i moi mili, dzisiaj kończymy sobie epilog, ja wyczytałem, że to jest jeden chyba z najkrótszych rozdziałów w grze, więc nie będzie tutaj myślę, że jakiegoś dużego problemu. Standardowo nagrywam odcinek po odcinku, więc tutaj będzie już wszystko, myślę, że okej. Nie jestem w 100% pewny tutaj, jak się kupuje czerwone klocki, więc zaraz sobie to spróbujemy jakoś razem ogarnąć, bo tak, przy wyborze postaci mamy coś takiego jak dodatki, ale... czy ja to mogę jakoś kupić? To szczerze powiedziawszy nie wiem, spróbujemy. Odblokowałem, magnes na monety, dobra, czyli magnes na monety sobie odblokowaliśmy. Tutaj też widzę, że odblokowały nam się chyba wszystkie jakieś planety, coś w tym stylu. Mamy monety razy 4, tego nie odblokujemy, bo nam jest potrzebne aż 2 miliony punktów, więc trudno. Odnowa serc, super śmiechy świetlne, super detonatory. Co my tu jeszcze mamy? Miecze disco. Piskliwe głosy, wykrywacz ciekawostek, śmieszne torpedy, super siła. Szybkie interakcje, szybkie budowanie. Ja myślę, że to na razie nam jest totalnie niepotrzebne. Nie mamy i tak czerwonego klocka. A, mamy monety razy 2. To jest milion potrzebne, serio. O to tutaj miliona chyba nie zdobędziemy jako tako. No trudno, bo tak to byśmy, wiecie, mieli od razu mnożnik razy 2 i to by wszystko nam szło całkiem łatwiej. No ale trudno. Dobra. Nieważne, ważne, że mamy magnes na monety, tylko że on widzę, że tutaj chyba w ruchu oporu to tak średnio działa, chyba że ja tego nie włączyłem. Podaj kod, ja nie chcę podawać kodu. W ogóle ukończyliśmy grę 23%, także świetnie. Moment, poczekajcie, bo ja tu jednej rzeczy nie rozumiem. Czekajcie, jak odpalę klocki, mam magnes na monety, wybierz. A, i teraz jest odpalony, i teraz teoretycznie powinny, o właśnie, i teraz nie musimy podchodzić zbytnio do monet, tylko one nam od razu do nas jakby... podbiegają, więc jest spoko. Dobra, startujemy epilog i to już jest ostatnia misja, tak jak już wam wspomniałem, w tej części LEGO. No na pewno będą kolejne, no ale to wiecie, musimy na nie poczekać. I od razu mówię, ja na razie dopóki nie przejdę LEGO Jurassic World'a, którego ma, znaczy Jurassic Park'a w ogóle, World'a i tak dalej, nie będę się na razie zabierać za inną grę LEGO. Także od razu uprzedzam. Dobra. Wyspa Luka. Placówka Starkiller została zniszczona, a wraz z nią bezpośrednie zagrożenie ze strony najwyższego porządku. Na Dakar tymczasem R2-D2 uległ reaktywacji, ujawniając dane z archiwum Imperium, dzięki którym ruch oporu posiada w końcu całą mapę do kryjówki Luka Skywalkera. Rey, Chewbacca i R2-D2 przygotowują się do podróży, aby wreszcie odnaleźć mistrza Jedi, a wraz z nim nową nadzieję. No to oczywiście brzmi jak bodajże chyba ostatnia część. I pamiętajcie, ja nie pamiętam, ja mam to do siebie, że nie za bardzo pamiętam tytuły filmów. Jeżeli jest jakiś film i ma jakieś rozwinięcie, nie za bardzo pamiętam. Ale wydaje mi się chyba, że Nowa Nadzieja to była ostatnia część. Czy to był Powrót Jedi? Totalnie nie pamiętam już. Nie pamiętam kolejności po prostu, ale kto to pamięta? No. W każdym razie kończymy epilog i będzie myślę, że całkiem spoko. A potem zostaje nam maksowanko. Maksowanko. Dobra, dawać mi już tą planetę. Rey. Jakieś misie Bagbingtony i inne. Z tobą również. Swoją drogą zastanawiałem się, pamiętam, że kiedyś się zastanawiałem, dlaczego Leia nie została jakby rycerzem Jedi. Przecież też w sumie w niej jakaś tam moc była, skoro była bratem, skoro jest bratem Luka, tak? I córką Vadera. Nie wiem, chyba, że te geny mocy przeszły bardziej na Luka. No nie wiem. Ale właśnie, mamy tą wyspę i teraz będziemy musieli właśnie odnaleźć Luka. Wiecie, w filmie to wyglądało tak, że ona po prostu się na niej pojawiła, wlazła po kilku schodkach, pojawił się Luke i to był koniec filmu. I to moim zdaniem był chyba najbardziej taki w moim odczuciu rozczarowujący koniec filmu, bo to ja nie lubię, jak się film, wiecie, kończy na takiej zasadzie, że zapowiada się jest ciach. I wiecie, cała reszta, nie? Chociaż ja wiem, że większość ludzi takich zakończeń nie lubi, no ale no ja bardzo, bardzo nie lubię. Dobra, kto nam jest tutaj potrzebny? Tutaj jest nam potrzebny ten pan ryba, ale to niestety nie za bardzo ogarniemy. Widzę, że miecza świetnego chyba nie mamy, jeżeli chodzi o Rey. Albo i... nie mamy, bo jest nam potrzebny Luke. Czemu ja się utopiłem?
Wait, what? O, dobra, teraz przeszliśmy na drugą stronę. Tu jest nam potrzebna Rey, dobra, ale to zaraz sobie ogarniemy. Pierw wszystko ładnie poniszczymy, pogromadzimy klocki, bo też chciałbym, żeby, wiecie, ten epilog był ładnie tutaj ukończony. Tu chyba ogólnie mogę sobie przejść, tak, i tu chyba będziemy mogli przejść po mini zestaw. Albo i nie. Czekajcie, jest X. Ej, nie bawię się tak. Mieliśmy X, że mogę skoczyć. Co to ma być? O, dobra, mamy to, hop. No dobra, powiedzmy, że punkty tracimy, ale nie ma lipy. Tutaj na dole też jest, widzę, że zestaw, ale tu potrzebujemy kogoś z mocą, więc też nie za bardzo jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić. No i dobra, teraz ogarnimy w takim razie ten most, bo tutaj pewnie musimy właśnie dla Chewbacki zrobić most, ale zastanawia mnie też fakt, dlaczego R2D2 z nami nie ma. No, dawaj Rey. Rey, strzelamy. Cyk. No i co? Chewie po tym przebiegnie. Ale Rey, nie blokuj mi drogi, dobra, chodź Rey. Dobra, tutaj jest potrzebny Chewie. W sumie to zniszczyłem, ale tak nie za bardzo widzę dlaczego... A, wiecie co, bo może to działa w ten sposób, że jeżeli wycelujemy po środku, znaczy ten pasek, który powinien być, to wiecie co, chyba to będzie w ten sposób działać, że pojawi nam, że dostaniemy po prostu więcej energii, znaczy więcej monet chyba za to. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na to tak mi się wydaje, że wychodzi. Dobra, tu jest nam na pewno potrzebna Rey. Tylko, o, właśnie, hop. Cyk na drugą, cyk tutaj, dobra. I tutaj teraz będziemy musieli na pewno ogarnąć sobie dalszy motyw właśnie z Chewiem pewnie. To sobie od razu naprawię. Tu jest też nam Chewbacca potrzebny, także i tak będziemy musieli go tutaj do nas na górę ładnie ogarnąć. No i ten naprawdę, powiem wam szczerze, że to jest bardzo, bardzo fajne, że ten, mamy już ten magnes na monetę. Ja właściwie mogłem go kupić w sumie wcześniej, ale nie wiedziałem, jak się to kupuje. No wiem, tak, głupio, ale... Taka prawda. Dobra, to przesuwamy, żeby Chewie mógł tutaj chyba jakoś wejść, tak mi się wydaje. Mhm, tak, i tutaj coś naprawiamy. Cóż to jest? Aha, czyli mamy po prostu schodki. No nie wiem, po co Rey tu zlazła, ale to tam, wiecie, taki mały pikuś. Dobra, tutaj Chewie nam jest potrzebne, żeby ogarnąć to i teraz zrobię... O, udało mi się ładnie po środku, więc nie wiem, czy dostaniemy coś więcej za to. Totalnie nie wiem, jak to działa, no ale jakoś jest. Dobra, montujemy... Aha, czyli schody montujemy z tej strony, ok. Dobrze, tu jest, widzę, nam już potrzebna na dzień dobry Rey, która pewnie gdzieś tam standardowo zabłądziła, bo to jest norma, jeżeli chodzi o Lego. Dobra, tu jest potrzebny Chewie, to ja to od razu ogarnę. Aha, no tak, tylko że tutaj i tak Rey będzie musiała przejść, więc tutaj też tak... No ej, Rey! Płaś. Rey. Halo. Cyk, ładnie tu, cyk, ładnie tu, cyk, ładnie tu. I prawidłowo, dobra. Tutaj jeszcze widziałem, na górze jest jakieś... O, właśnie, zobaczcie, tutaj mamy wejście po mini zestaw. To sobie to oczywiście też jak najbardziej zrobimy, żeby już mieć. Dobra, i to jest chyba pierwszy mini zestaw. Nie, drugi. Gdzie ja zdobyłem pierwszy mini zestaw? Nie pamiętam nawet. Dobra, i tutaj będziemy schodzić sobie ładnie dołem. Tak, tutaj musimy wpiąć tą naszą laskę. Cyk, 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 cyk. Aha, to w ogóle nie wiem dlaczego, ale kojarzy mi się z pierwszą częścią, wiecie co, Uncharted. Tam też był taki właśnie motyw, że bodajże chyba to był rozdział 11 twierdza. Bardzo podobny. Też trzeba było się tak fajnie wspinać w ogóle. Aha, dobra, tutaj Chewbacca to tak nie za bardzo. Tu chyba będziemy jakąś bombę montować, coś w tym stylu, tak to troszkę wygląda. A nie, to jest ta, do podważania. Okej. Okay. Zastanawiam się też, gdzie jest ten R2D2, kurczę, bo teoretycznie dostaliśmy informację, że razem z R2D2 się udajemy, a jego tutaj nie ma. Weird, dziwna sprawa. No ale dobra, trudno, nieważne. Dobra, to mogę chyba nie, tego nie rozwalimy, czyli to już jest nam totalnie niepotrzebne do niczego.
Tutaj widzę, że mamy kolejny motyw z mocą, z użyciem mocy, więc tutaj chyba tak, tu jest nam potrzebny Kylo Ren i pchamy Chewie, dawaj. Tutaj tak mi się wydaje, że jak to spadnie, to chyba się ten most odblokuje, bo tutaj są te liany. Dobrze mi się wydaje? Oczywiście, że dobrze mi się wydaje. I mamy kładkę. Dobra, no przeskocz już, już, spokojnie, spokojnie, Rey. Dobra, tutaj znowu mamy do użycia mocy, więc niezbyt dużo jesteśmy w stanie ogarnąć. Także kto, tak jak mówię, kto będzie chciał zobaczyć ewentualne maksowanie, czyli tam wykorzystanie wszystkich postaci i tak dalej, to już teraz was zapraszam na live'y. Aha, czyli teraz już nam jest Chewie totalnie niepotrzebne, tak? Dobrze wiedzieć, tu jeszcze sobie podskoczymy i zdobyliśmy prawdziwego Jedi, cieszy mnie to niezmiernie, ale tutaj chyba raczej już będzie koniec, wiecie, bo chyba już wchodzimy na tyle wysoko, że zaraz nam się pokaże oczywiście pan Luke. No nie chyba, tylko nawet na pewno, tak, jest Luke. Mogę w niego strzelić? Mogę w niego strzelić, patrz, nawet się nie broni, nie, skubany. Naprawdę, naprawdę. Naprawdę. O, jeszcze mu ręka wypadła. Nie wierzę w Lego. Tak, daj mu misia. Misia mu daj. Wiem, to mogło wydać się, że jest coś opóźnione, ale nie, bo ja za wolno zareagowałem. Miecz. No weź ten miecz. Tak, moi drodzy, to jest koniec. Zatkało kakao. Kto w ogóle wymyślał te trofea? Ale dobra, udało nam się ukończyć grę. Nastąpiło przebudzenie. Także ładnie, ładnie, ładnie. Niestety miliona punktów nie mam, żebym mógł kupić mnożnik razy 4. Ale to sobie jakoś ogarniemy. Udało nam się to odbić na 90, na 100%. Więc jest spoko. Także moi drodzy, no pewnie jeszcze będą jakieś napisy, ale myślę, że napisy to totalnie tutaj są zbędne. Myślę, że czas na takie małe podsumowanie. Moim zdaniem bardzo fajnie odwzorowany i dobrze przede wszystkim odwzorowany film. Gra trochę krótka. To muszę powiedzieć, że troszeczkę krótka. Natomiast ja myślę, wiecie co, ja się bawiłem fajnie, ja się bawiłem naprawdę fajnie, całkiem spoko jest to tutaj ogarnięte, zrobione. Dźwiękowa oprawa, to wiecie, Star Warsy, to tutaj tego nie mogło zabraknąć, więc do muzyki też się totalnie nie mogę przyczepić, bo muzykę ze Star Warsów uwielbiam. Humor Lego zachowany, prostota, w niektórych momentach może miałem jakieś tam problemy, ale to wiecie, jest kwestia po prostu tego, że człowiek nagrywa i czasami po prostu nie ogarnia. Także moi drodzy, jakże daję, mogę dać spokojnie 9 na 10. Nie dam 10 na 10, bo dupy mi jakoś nie urwało, ale dam, dobra, 9,5 na 10. Tyle mogę dać. No i co, ja na pewno czekam na kolejne części Star Warsów, to przede wszystkim na filmy. Jak wiecie, myślę, że to będzie mniej więcej w takiej, na takiej zasadzie wyglądało, że jak wyjdzie film, to dopiero po pół roku wyjdzie Lego. Tak jak to miało miejsce teraz, że w grudniu była premiera Star Warsów, a w czerwcu była premiera tego. A w czerwcu była po prostu premiera gry. Na pewno nie będzie inaczej, więc na kolejną część Star Warsów będziemy musieli poczekać do 2017, bo to chyba co dwa lata miały wychodzić te części, albo nawet później, już nawet nie wiem, teraz będę musiał pewnie sprawdzić co i jak. Natomiast nie wiem, dajcie mi znać co sądziliście o tej grze, ja się bawiłem fajnie, będziemy ją jeszcze na live'ach maksować, zapisy na YouTubie będą, więc tutaj się, jeżeli nie możecie wybić na live'ie, to wbijajcie ewentualnie na jeszcze zapisy. Natomiast to będzie ogólnie od początku przechodzenie gier, ogarnianie wszystkich sekretów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc to jeszcze sobie zobaczymy, jak to wyjdzie. No, a ja wam na dzisiaj wszystkim oczywiście mogę to przewinąć. Także teraz mamy tak na dobrą sprawę dostęp do wszystkich możliwych rzeczy, czyli tam ewentualnie do jakichś poprawiania poziomów, dostęp do misji pobocznych i wszystkich innych rzeczy. Ja myślę też, że zrobię taki odcinek bardziej z live'a. Ja go tutaj wrzucę też do tej playlisty Star Warsów jako właśnie tam zadania poboczne
i tak dalej, i tak dalej. No dobra, już, halo, cinematiki, to mnie totalnie nie interesuje. A, i jeszcze co mnie jedna rzecz zaskoczyła. Zaskoczył mnie bardzo motyw dubbingu polskiego, bo to w LEGO chyba po raz pierwszy się pojawiło. I muszę przyznać, że dali sobie radę, bo jak wiecie, z polskim dubbingiem w niektórych grach bywa bardzo różnie, natomiast tutaj było z porządku ok, także tak jak mówię, te 9,5 dam, no bo ja, wiecie, jeżeli mi gra dupy nie urywa, to dziesiątki nie dam. Tak jak na przykład Beyond, czy... chociaż nie, Beyond też na 100% chyba tam nie dałem oceny. Ale ogólnie bawiłem się fajnie. Nie wiem jak wy, dajcie mi znać w komentarzu, a ja wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli wam się podobało, standardowo zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. My widzimy się w kolejnych jakichś tam LEGO. Na dzisiaj to tyle. Jeszcze raz trzymajcie się, cześć, pa, pa i niech moc będzie z wami.